Jest niedziela. Minęła godzina 21, a więc jak co tydzień o tej porze witam Ciebie bardzo serdecznie w spiskowych teoriach. Dzisiaj nie ma zielonej poświaty, ponieważ temat jest wyjątkowo mroczny i wyjątkowo taki kontrowersyjny, dlatego też z prawej strony mam na monitorze bardzo dużo notatek, do których chcę mieć swobodny dostęp. Temat dzisiejszego odcinka pojawia się już od ładnych kilku tygodni na niższych poziomach internetu, zwanych potocznie Deep Webem albo też Darknetem, i efekty tych spiskowych teorii wychodzą na górę internetu między innymi w postaci takich oto memów, które w tej chwili widzicie z prawej strony ekranu. Dla tych, którzy wolą mnie słuchać jak radio, powiem, że tutaj widzimy Angelę Merkel z zakrwawionymi rękoma i treść memu brzmi: poszukiwana sprawczyni zamachu terrorystycznego w Berlinie posługuje się dokumentami wystawionymi na nazwisko Angela Merkel, urodzona 17 lipca 1954 roku, narodowość niemiecka. W przypadku zauważenia podejrzanej prosimy o komentarz o kontakt z najbliższą jednostką policji. No, to są właśnie wyniki tych spiskowych teorii, jakie pojawiają się na tych niższych poziomach internetu, że Angela Merkel celowo chce doprowadzić do rozlewu krwi na ulicach niemieckich, a nawet nie tyle chce doprowadzić, co doprowadziła, bo przecież ten rozlew krwi już tam jest, tylko według tej spiskowej teorii nie dość, że on jest jej na rękę, że ona celowo do niego doprowadza, ale również, że ona będzie to bardzo, bardzo mocno eskalować, aż do zamieszek, aż do takich mini bitw, a może nawet wojny domowej. Tak wygląda spiskowa teoria, jaka jest w różnych wariantach przedstawiana na Deep Webie. Dlatego też pragnę podkreślić to, co podkreślam zawsze i co jest domeną wszystkich naszych spiskowych teorii. Spiskowe teorie są serią rozrywkową. Spiskowe teorie przedstawiam dla Waszej przyjemności, tak jak one są przedstawione w internecie. Jedyne, co robię, to dokonuję tak zwanej analizy logicznej, jednocześnie podkreślając, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że jest prawdziwe. Jest bardzo wiele rzeczy, które są logiczne, a prawdziwe nie jest. Oraz to, co najważniejsze, to, że jakąś spiskową teorię przedstawiam, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę. Ten fakt, czy wierzę, czy nie wierzę, zachowuję dla siebie. Uważam, że to jest moja prywatna sprawa. Słuchajcie, ponieważ ten materiał będzie skomplikowany, fajnie byłoby, gdybyście dla pewnego jego zrozumienia znali kilka innych spiskowych teorii oraz kilku komentatorów, czyli tych naszej zupełnie na poważnie serii stuprocentowo, gdzie komentuję rzeczywistość polityczną. Tutaj z prawej strony i z lewej strony widzicie pełno obrazków z adnotacji. To są ważne vlogi, ważne, żebyście je wiedzieli. W opisie, jeśli otworzycie opis, czyli klikniecie sobie zobacz więcej, pokaż więcej, to będziecie mieli cały opis i tam macie również linki do tych vlogów dla tych, którzy nie mają adnotacji, one są tam włożone, tam się będę do tego wszystkiego odnosił. Oczywiście nagram ten materiał tak, że nawet ten, kto nie zna tamtych vlogów, ten dzisiejszy zrozumie, ale dla pełnego, całkowitego zrozumienia ważne jest, żebyście tamte vlogi znali. W związku z tym, jeżeli nie znasz tamtych vlogów, bardzo Ciebie proszę, nadrób. A najważniejsze vlogi to jest plociuch numer 212, Angela Merkel agentką Rosji. On tutaj, ta spiskowa teoria z tamtą się zazębia, w związku z tym nie będę się pojawiał. Plociuch numer 328, Dzień X, koń trojański dla Europy, a także plan zagłady dla Niemiec na 2017 rok, przepowiednie dla Polski i świata, spiskowe teorie 522 oraz plan zagłady dla białej rasy. Przypominam, to też są spiskowe teorie, także jeżeli już w tej chwili oglądasz ten materiał, to po prostu oglądaj dalej, ale potem zobaczysz, jak obejrzysz tamte filmy, zwłaszcza te cztery, które Ci powiedziałem, i wrócisz do tego vloga, to zupełnie inaczej go zrozumiesz. Słuchajcie, jedziemy. Generalnie całym clue, taką podstawą dla tej właśnie spiskowej teorii, tak jak ona jest przedstawiana na niższych poziomach internetu, jest to, że jest takie zdanie, ono chyba przez Einsteina zostało powiedziane, nie pamiętam przez kogo, ale przez kogoś bardzo, bardzo mądrego, i ono brzmi, że jeśli odrzucimy to, co niemożliwe, to to, co zostanie, nawet jeśli jest najbardziej nieprawdopodobne,
to musi być prawdziwe. Czyli jeżeli mamy cały zbiór rzeczy i tam są rzeczy totalnie nieprawdziwe, wyrzucamy je i zostanie nam coś, co jest totalnie nieprawdopodobne. Ale tylko to nam zostało, w związku z tym musi to coś być prawdziwe. Oczywiście, i to też bardzo podkreślę, zwłaszcza w kontekście powagi tego vloga, może też tak być, że jeżeli w zbiorze mam na przykład 7 elementów, i 6 jest niemożliwych, a 7 nieprawdopodobne, to może też tak być, że po prostu zapomnieliśmy dodać do tego zbioru elementu 8, 9 i 10, który jest tym zbiorem naprawdę prawdziwym. Niemniej jednak tutaj właśnie takie zdanie jest, ono jest powszechnie uznawane za prawdziwe i na nim opiera się cała ta spiskowa teoria. Spiskowa teoria, przypomnę, która mówi, że Angela Merkel celowo doprowadza do rozlewu krwi w Niemczech, że to jest jej celowe działanie i ona chce eskalacji tego aż do wojny domowej w Niemczech włącznie, która to według jednego z wariantów tej spiskowej teorii miałaby się potem rozlać na całą Europę. Słuchajcie, najważniejsze tutaj, co tutaj jest, no może nie najważniejsze, ale co jest bardzo istotne, no to pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, to po co Angela sprowadza tak zwanych imigrantów? No bo tutaj łączymy to tak instynktownie, że w tej chwili cała masa przemocy, jakiej kiedyś w Niemczech nie było, a teraz w Niemczech się pojawiła, jest związana z pojawieniem się tak zwanych uchodźców, często nieprawidłowo, również przeze mnie niestety, ale nieprawidłowo używanych zamiennie jako tak zwani jako imigranci. W telewizji się mówi zamiennie. Uchodźca, imigrant, że to jest to samo, jako synonimy się używa. Tutaj ja mówię tak zwani uchodźcy, bo to w większości nie są żadni uchodźcy, tylko to jest masa ludzka, w której również znajdują się uchodźcy i tak zwani imigranci, ponieważ w tej masie ludzkiej również nie znajdują się tylko imigranci, chociażby dlatego, że znajdują się również uchodźcy, ale również terroryści, żołnierze państwa islamskiego, którzy przyszli tu tylko po to, żeby nas zamordować, co zaczynają powoli czynić, między innymi w ramach zamachów terrorystycznych. Także tutaj to jest bardzo istotne, no i po co Angela sprowadza tych tak zwanych imigrantów? I teraz, zanim jeszcze zaczniemy dalsze rozważania, należy przypomnieć, że w latach 60. zeszłego tysiąclecia Niemcy już raz sobie muzułmanów sprowadzili. Sprowadzili sobie konkretnie Turków na mocy umowy o rekrutacji tureckich robotników z 30 października 1961 roku. Sprowadzono tych właśnie tureckich robotników do Niemiec, bo liczono, że wybudują to, co Niemcy sobie życzą, żeby zostało wybudowane, bodajże system autostrad w ten sposób Niemcy sobie budowali, a następnie Niemcy liczyli, że oni wyjadą. No, okazało się, że nie wyjechali, że zostali. Później Niemcy liczyli, że dobra, no to skoro oni zostali, to może się asymilują. Okazało się, że gówno, wcale się nie asymilowali. To są cały czas Turcy, tyle tylko, że mieszkający w Niemczech, są zupełnie oddzielne dzielnice i Niemcy na przykład zaczynają mieć takie marsze pod oknami, gdzie młodzież, ale nie tylko młodzież, taka niemiecko-turecka sobie chodzi pod oknami Niemców z tureckimi flagami i skanduje, że z pomocą Allaha podbijemy ten kraj. No to chyba i bardziej jasnej deklaracji nie można sobie wymarzyć, czyli że oni po prostu wprost mówią, że chcą podbić Niemcy i że szczerze zrobią to w sposób religijny, bo po prostu z pomocą Allaha, czyli swoje bóstwo jeszcze w to mieszają, prawda? Czyli no to widać, że no, asymilacji to niestety nie ma, a i z pracą też bywa różnie. Wiadomo, że niestety Niemcy wolnych mediów nie mają, wbrew temu, co mówi propaganda w Polsce, że w Polsce nie ma wolnych mediów, to cały czas będę z uporem maniaka podkreślał, że gdyby nie było w Polsce wolnych mediów, mówię oczywiście o mediach komercyjnych, bo media publiczne nie są wolne. Nie pamiętam, kiedy były. Chyba nigdy. No, no tak
prawda, no to gdyby nie było wolnych mediów komercyjnych, to jakim cudem zniewolone media komercyjne mogłyby mówić coś, co jest nie na rękę władzy, czyli że nie ma wolnych mediów? To samo sobie zaprzecza. Skoro mogą mówić, że w Polsce nie ma wolnych mediów, to znaczy, że są. Ale nieważne, ale no w Niemczech no niestety wolnych mediów nie ma. Co wiemy chociażby dlatego, że niemieckie media tuszują na zbrodnie imigrantów, między innymi ataki w Sylwestra, gdzie było dosłownie polowanie na chrześcijanki przez tak zwanych uchodźców w celach gwałtów, w celach różnych akcji seksualnych i tak dalej. Media to tuszowały. Bardzo możliwe, że na polecenie Angeli Merkel. I teraz tak, biorąc pod uwagę, że nie ma tych mediów wolnych, no to ciężko powiedzieć, czy dane odnośnie tego, czy Turcy drenują niemiecki system socjalny, czy dostarczają coś do niemieckiego systemu socjalnego, no ciężko je uznać za wiarygodne, zwłaszcza, że ja przynajmniej takich danych nie znalazłem, no bo gdyby opublikować dane, że proszę bardzo, Niemiec taki z dziadka Helmuta tutaj, czy nie Niemcy z dziadka Helmuta, którzy mają rodzinę jeszcze tam w Vaterlandzie, czy Vaterland chyba tak mówili naziści na Niemcy, nieważne, że tak, którzy mają takie korzenie, to proszę bardzo, tutaj tyle i tyle pracuje, tyle i tyle jest na zasiłkach, a ci Niemcy, którzy są potomkami tych Turków, którzy przyjechali w latach 60., to ileś, no to przecież to byłby czysty rasizm. W związku z tym takich danych nie ma, ale mówi się i to mówi się dość często, że ci Turcy, no za bardzo gospodarki niemieckiej też już w tym momencie nie wspierają. Zrobili swoje, to prawda, a teraz wykorzystują ten system socjalny. No to skoro tak, to Merkel na 100% musiała, albo przynajmniej powinna była wiedzieć, że tak zwani uchodźcy nie będą pracować. No bo skoro ci Turcy byli tutaj ewidentnie na kontraktach, ich obowiązkiem było zrobić swoje i wracać, wziąć pieniądze i wracać do siebie, a zrobili swoje, ale nie wrócili do siebie, nie asymilowali się i w dużej mierze biorą zasiłki. Ja byłem w Niemczech jeszcze przed tą nawałnicą uchodźców, jaka jest teraz, i bardzo dużo muzułmanów właśnie tureckiego pochodzenia chodziło po ulicach w tych godzinach, co Niemcy siedzieli w pracy, więc to jest dość logiczne, że u nich tak z tą chęcią do pracy to niekoniecznie. No to skoro tamci przyszli do pracy, a nie do końca chcą pracować, to ci, którym wprost powiedziano, że idą do jakiegoś raju obiecanego, ziemi nadanej przez Allaha, jakiegoś ziemi głupich ludzi, którym Allah po prostu mózgi z kozami pozamieniał, którzy godzą się na to, żeby pracować na nich, żeby oni nic nie musieli robić, tylko mogli głosić ideę proroka oraz robić wiele, wiele innych rzeczy, bo to im się należy, ponieważ oni są muzułmanami, a to jest ziemia niewiernych, a niewierny przecież ma służyć, prawda? To nie tylko w tej religii jest, w niektórych innych religiach też tak jest, nie tylko islam ma takie zapisy, no to skoro tamci mieli pracować, a nie pracują, a ci przyjechali tutaj po nagrodę, no to tym bardziej raczej nie będą pracować. I tutaj należy zrobić założenie, że Angela Merkel nie jest kretynką. No bo można założyć, że gdyby była głupia, to nie doszłaby tak wysoko w polityce. Polityka jest niesłychanie bezwzględną grą. Jest to coś, gdzie jeden mały błąd już człowieka nie ma, bo go zniszczą. Angela nie dość, że weszła na szczyt, też na tym szczycie się wiele, wiele lat utrzymuje. To musi być bardzo inteligentna osoba. A contrario, nie może być kretynką. Skoro więc powinna wiedzieć, osoba średnio rozgarnięta, powinna się domyślić, że ci uchodźcy wcale nie będą pracować, to czemu wreszcie Merkel tutaj ich ściąga, mimo tego, że powinna była przewidzieć, że oni tutaj przyjdą, będą rozrabiać, będą drenować system socjalny, wcale się nie asymilują i będą żądać uznania ich zasad, ich kultury i do tego, żeby Niemcy się dopasowali do tego stopnia, że już przecież jest policja szariatu w Niemczech i to faktycznie zalegalizowane, bo niemiecki sąd bodajże w Wuppertalu uznał, że jakiekolwiek sprzeciw przeciwko policji szariatu to jest łamanie idei wolności słowa, że ona ma prawo być. W ogóle sąd w Niemczech też uznał, że obrzucenie synagogi koktajlami Mołotowa,
chyba w celu podpalenia, chyba po to się cokolwiek obrzuca koktajlami Mołotowa, no to jak to muzułmanin zrobi, to jest, słuchajcie, to jest wyrażenie opinii. Nie wierzycie? To była jedna i druga rzecz, była w serii Komentator, w tej serii, w której zawsze, ale to zawsze w opisie macie linki do źródeł, chyba że to jest tak zwane źródło własne, prawda? No to wtedy nie ma, ale ja się zawsze staram powoływać co do faktów na źródła, także serdecznie zachęcam do obejrzenia również tamtych materiałów. Widzicie, jakie to jest ważne, prawda? Dalej możemy lecieć, dalej możesz rozumieć to, ten vlog, przyjmując na wiarę to, co ci w tej chwili powiedziałem. Ale jak obejrzysz sobie te vlogi właśnie o tej synagodze, o tej policji szariatu, zobaczysz, jakie tam bezsensy były, dokładnie jakie kruczki, prawda, były wykorzystywane, jaka ideologia i tak dalej, zrozumiesz to dużo głębiej. O to tutaj chodzi, prawda? No i w tym momencie, no, dlaczego Merkel na siłę? Na siłę sprowadza tych tak zwanych imigrantów, bo tutaj zauważmy, że oni nie mają żadnego prawa przebywać iść do Niemiec. Oni w ogóle nie mają prawa przybyć do Unii Europejskiej. To są nielegalni imigranci, nielegalnie postawili stopę na ziemi europejskiej, nie przeszli przez żadne przejście graniczne, tylko przez tak zwaną zieloną granicę, na przykład wylądowali sobie na plaży. Swoją drogą, kiedyś jak ktoś lądował na plaży, to się nazywało desant. A desant zwykle był elementem inwazji. A teraz to się nazywa ubogacenie kulturowe. Do czego też pije? Ci ludzie to nie są żadni uchodźcy, bo oni jak z Syrii, to najpierw się przedostają do Turcji. I w Turcji oni są uchodźcami, ale w Turcji znajdują się już w bezpiecznych obozach dla uchodźców i powinni tam siedzieć. A tutaj to już mogą iść tylko i wyłącznie po zasiłki, albo ewentualnie po lepsze życie, z myślą, że za te lepsze życie są skłonni zapracować. No to dlaczego Merkel tych tak zwanych uchodźców tutaj na siłę sprowadza i żąda przepuszczenia ich do Niemiec, bo jak na przykład ktoś się stawia tak jak Orban i nie chce ich dać im prawa przemarszu, no to znaczy, że jest łobuzem, że jest antysemitą nie, ale że jest rasistą, ksenofobem i nazistą. Niemka wyzywa ludzi od nazistów. Jezu, idę wyzywać ludzi od grubasów. Po prostu chyba inaczej się tego nie da zrobić, ale dobra. Oficjalnie nie wiadomo w zasadzie, czemu Angela Merkel to robi. W zasadzie jedyne takie... Ona nie podała powodu, naprawdę nie podała, tylko tak gada, że musimy przyjąć uchodźców, musimy przyjąć imigrantów, to jest nasz obowiązek, ale dlaczego jest to nasz obowiązek? No ona tego w ogóle nie powiedziała. Mówi się tak mniej więcej, to jest takie... Jakby panuje przekonanie, o, w ten sposób panuje przekonanie co do trzech powodów. Dwa powody wymienia się głośno, jeden wymienia się troszeczkę ciszej, w zasadzie całkiem cicho, zupełnie po cichu. Najpierw te głośne powody. No to pierwszy jest taki, że no tak ze swoistego dobrego serduszka dla cierpiących ludzi. Tutaj łykane jest kłamstwo, autentyczne kłamstwo, że to są uchodźcy, że to są ludzie, którzy uciekają przed wojną, podczas gdy ta chmara, która do nas idzie, zawiera również uchodźców, ale to nie jest to samo. No to jest zdanie, że coś jest, że ta grupa to uchodźcy, a zdanie, że ta grupa zawiera również uchodźców, jest mniej więcej taka sama, jest, różnica jest taka sama, jak że to jest masło, a to jest margaryna z domieszkiem masła, nie? No to wiemy, że nie jest to samo, cena też jest zupełnie inna, walory odżywcze, walory zdrowotne zupełnie inne. Margaryna to świństwo, nie? Także tego typu rzeczy, ale że tutaj z dobrego serduszka, czyli to są uchodźcy, to są ludzie, którzy uciekają przed wojną, i trzeba im pomóc, naszym obowiązkiem jest, żeby ci ludzie tam nie ginęli w tej Syrii, w ogóle nie będziemy rozmawiać na ten temat, że w tej chmarze Syryjczycy stanowią mniejszość i to są uchodźcy, i w ogóle nie będziemy rozmawiać na ten temat, że około 80% z nich to są mężczyźni w wieku poborowym. Nie, 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 wszystkie fakty, jak przeciwko tezie, że to są uchodźcy, jakie podnosisz, znaczy, że jesteś rasistą, ksenofobem, a z rasistami i ksenofobami się nie rozmawia. Takie bym powiedział wręcz, takie podejście na zasadzie, kto nie jest z nami, jest przeciwko nam, nie? Czyli przypinamy ci łapkę rasisty, ksenofoba i nie będziemy z tobą rozmawiać i twoje racjonalne argumenty mamy w dupie. To jest taki pierwszy powód,
z dobrego serduszka. Drugi powód jest taki formalnie egoistyczny, też się go głośno podnosi. Mówi się wprost, że Angela Merkel potrzebowała dla niemieckiej gospodarki, żeby ta mogła się rozwijać, ileś setek tysięcy rąk do pracy i że ona rzeczywiście wierzyła, że ci tak zwani uchodźcy będą pracować, że oni zasilą niemiecki rynek pracy. Mało tego, że będą wykonywali prace, których Niemcom się nie chce wykonywać, bo tam chodzi o to, że jak masz rozbudowany system socjalny i dostajesz ileś tam pieniędzy, powiedzmy 1000 euro za niepracowanie, no to pracę za 1200 euro nie chce ci się wykonywać, bo to tak naprawdę jest praca za 200 euro, bo masz tylko 200 euro więcej niż zasiłek, no to po co, nie? No to nie pójdziesz myć kibli, nie pójdziesz zamiatać ulicy, nie? No bo po cholerę. To lepiej siedzieć na zasiłku, nic nie robić. Brytyjczycy mają ten sam problem. No, to tak, no, ale to zamiast zlikwidować zasiłki, bo w krajach, w których nie ma rąk do pracy, jednocześnie jest 9-10% bezrobocie, nie mówię tutaj konkretnie o Niemiec, no to, to w tym momencie sobie jakoś radzimy. Czyli ona pomyślała, że ci uchodźcy będą imać takich kiepskich, nisko płatnych pracy i wykonują, i będą takimi Polakami na zmywaku, mówiąc krótko, tak? No, tylko tyle, że to, bo potem zaraz się będę do tego odnosił. Natomiast trzecia rzecz, o której się mówiło troszeczkę po cichu, to jest to, że Angela Merkel jest ogłupiała przez propagandę poprawności politycznej. Mówiąc krótko, sama uwierzyła w te brednie, które opowiada, że ubogacą kulturowo, że tak trzeba, że to wina tych Niemek, bo noszą takie krótkie spódniczki i prowokują do gwałtu i tak dalej. Mówiąc krótko, że uwierzyła swoją własną propagandę. Tutaj internety w tym momencie dałyby jej nagrodę złotego wiadomo kogo, no bo uwierzyć swoją własną propagandę to trzeba być naprawdę niezłym propagandzistą, prawda? Ewentualnie osobą chorą umysłowo, ale no też oczywiście Angeli Merkel nie zarzucam i tutaj tylko przypominam jeszcze raz, to są tylko spiskowe teorie, przedstawiam spiskowe teorie tak jak one są przedstawione w internecie, to że jakąś spiskową teorię przedstawiam, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę i żeby tak dla rozluźnienia, że nie wszystko to, co jest w deep webie, to jest prawda, zachęcam Ciebie do obejrzenia dwóch wcześniejszych moich vlogów, gdzie robię spis takich najgłupszych, najbardziej niewiarygodnych, mrocznych historii z deep webu, także słuchajcie, to też jest spokojnie, tak? I teraz się będę odnosił do tych trzech powodów, no bo odrzucamy to, co jest niemożliwe, żeby to, co jest, to, co zostanie, nawet jeżeli najbardziej nieprawdopodobne, czyli było prawdą. Czy możliwe jest, że któryś z tych trzech powodów jest prawdziwy? No nie. Bo gdyby którykolwiek z tych powodów był prawdziwy, to już dawno powinna była się z nich wycofać. Zobaczcie. Tak a propos punktu pierwszego, że a propos dobrego serduszka dla cierpiących ludzi. No przecież widzi, że pcha się jej do Europy horda, bo to chyba właśnie najlepsze skojarzenie jest tak, jak się widzi taką chmarę, która idzie, jeżeli przesuwa, że to jest horda. Horda, w której tak naprawdę potrzebujący ludzie stanowią mniejszość. I każdy normalny człowiek, któremu się wpierdzieli horda do jego kraju, horda, która zaczyna rozrabiać, zaczyna gwałcić, zaczyna mordować przecież zamachy terrorystyczne, to przede wszystkim robi wszystko, żeby mu się ta horda dalej nie wlewała, oddziela tych, którzy są naprawdę potrzebujący i należy ich wpuścić, od tych, którzy chcą tylko wykorzystywać system socjalny albo ewentualnie gwałcić czy robić zamachy terrorystyczne i tych trzeba ewentualnie odesłać tam, skąd przyszli lub wsadzić do pierdla, nie? A później trzeba wyłapać tych wszystkich, którzy już przeniknęli i też odsiać, zrobić badania przesiewowe, tych, którym chcemy pomóc, tym, których trzeba wsadzić do pierdla, tych, których trzeba odesłać. No, Angela Merkel tego nie robi. I to nie robi tego nawet teraz, mimo tego, że ma półmilionową liczbę ludzi, którym odmówiono prawa azylu, więc już wie, pół miliona ma ludzi, którzy nie są żadnymi uchodźcami. Należy ich odesłać tam, skąd przyszli i oni mają nawet wbite, że trzeba ich odesłać. Tylko Angela rozkłada ręce, taki wspaniały polityk europejski, który będzie innym mówił, co mają robić, no nie umie, kurczę, nielegalnych imigrantów, którzy nielegalnie wtargnęli na teren Europy i teren Niemiec, no wypierdzielić ich tam, skąd przyszli. No nie umie, taka nieporadna Angelunia, nie? No i później się okazuje, że jeden z takich kolesi, ten tak zwany Anis, zamordował
zamordował Polaka, polskiego bohatera, cześć i chwała bohaterom, kierowcę ciężarówki, by ukraść mu tą ciężarówkę, żeby ona mogła, żeby przy pomocy tej ciężarówki mordować ludzi na jarmarku świątecznym. Także tutaj no bardzo, bardzo to jest ciekawe. Punkt drugi, bo potrzebowali darmowej siły roboczej. No to widzi, no to już po pierwsze tego kretyn by na podstawie tego, co zrobili Turcy, myślał, że ci muzułmanie będą pracować. Zwłaszcza, że widzi, co się dzieje we Francji, widzi te przedmieścia paryskie, widziała te palące się, w zasadzie te bójki, te bitwy, to w zasadzie wojna. Tam już są elementy wojny domowej, prawda? Tam już są całe bitwy z policją, palenie samochodów i tak dalej. Pełno tych filmów jest na Facebooku i na YouTubie. No to nawet jak się wtedy nie zorientowała, no to już teraz ma twarde dane, tak? Widzi już, że ci ludzie nie chcą pracować. Zobaczcie, przecież od początku tej nagłośnienia tej tak zwanej fali uchodźczej minęło już półtora roku. Ta fala uchodźcza została nagłośniona na przełomie maja i czerwca 2015 roku. Teraz mamy styczeń 2017. To minęło więcej niż półtora roku. No to ona już ma statystyki. Przez półtora roku to ci ludzie do jasnej cholery powinni już chyba zacząć pracować, powinni zacząć płacić podatki i tak dalej. Ona ma już twarde dane, że to się nie dzieje. W związku z tym, skoro to się nie dzieje, a ona cały czas sprowadza kolejne rzesze tych imigrantów, no to coś jest ewidentnie nie tak. Ewentualnie, nawet gdyby wierzyła w swoją własną propagandę o tej multikulti i że to ubogaci kulturowo i że to jest z korzyścią dla społeczeństwa, no to przecież te zamachy, terror na ulicach, ta policja szariatu, podpalanie synagog i ściemnianie, że to jest wyrażanie swojej opinii. Rozumiecie? Podpalanie synagogi to wyrażanie opinii. No po prostu hater z internetu level hard. Hater to powie, wie, ty złama się taki owaki, spasiona, gruba, pocąca się wiecznie i tak dalej, i tak dalej. No. No ale, no to, ale polski hejter jak wyjdzie z internetu, to dostaje jakiś tam spazmów paniki, jak zobaczy ofiarę swojego hejtu, nie? I to, żebyś... Strasznie śmiesznie jest jak... A dobra, nieważne, nie będę na ten temat mówił, ale naprawdę, jak czasem takie wielkie, napuszone hejterki się robią, takie malutkie hejterunie i spierdzielają, jeden małąt pod samochód nie wpadł mi ostatnio, ale nieważne. No a tutaj, no, obrzucenie koktajlami Mołotowa i twierdzenie, że to było wyrażanie opinii. Hardcore, nie? Totalny hardcore. No to naprawdę kretyn, i to taki kretyn w znaczeniu, jak kiedyś był znaczenia kretyn, czyli kretyn miał chyba 60 IQ, coś takiego, albo 80, nie pamiętam, no człowiek bardzo, bardzo mało inteligentny, no to taki kretyn nawet by się zorientował, że to nie jest żadne ubogacenie kulturowe, tylko to jest kulturoformacja, czyli wymuszenie dopasowania się do kultury, tak zwanej kultury, która przyjeżdża do Niemiec, czyli po prostu przerabianie Niemiec na kraj islamski. No to, to już kretyn by się zorientował, ona cały czas nic nie robi. W związku z tym te trzy powody muszą być, muszą być nieprawdziwe, nie? Teraz dajmy sobie jeszcze sprawę z tego, że Angela Merkel stawia wszystko na jedną kartę. Ona widzi, że traci przez tak zwanych imigrantów poparcie. Widzi, że może nawet przegrać wybory. Widzi, przecież widziała Brexit. Brexit, wbrew temu, co nam się mówi, był między innymi przez tak zwanych imigrantów, dlatego że Brytyjczycy woleli wyjść z Unii, niż żeby im wpierdzielili tych tak zwanych imigrantów. Trump, niech mi nikt nie, niech ktoś mi powie, że Trump nie wybił się również na fali antyimigracyjnej, tylko tam nie chodziło o muzułmanów, ale również o muzułmanów. On wprost powiedział, żadnych muzułmanów do Stanów Zjednoczonych, dopóki się nie uspokoją akcje z tym terroryzmem, ale również ichnych imigrantów, czyli Meksykanów, nie? W Austrii jaki hardcore był, we Francji bardzo możliwe, że antymuzułmańska partia dojdzie do władzy, to cały świat może się przetransformować tylko dlatego, że oni się nie opamiętają, nie? Dlaczego więc ona
tak bardzo w to idzie, tak bardzo stawia na jedną kartę, widzi przecież, że gdyby wycofała się z polityki emigracyjnej, wygrałaby wybory, tak? I to bardzo wyraźnie widać po tym, że wystarczą same zapowiedzi, że ona coś zrobi z tymi imigrantami, że będzie ich odsyłać, albo im obetnie im zasiłki, albo że no, trzeba tutaj chrześcijaństwo budować i tak dalej, i tak dalej. To wystarczy, żeby jej słupki poparcia szły do góry, nie? I to mimo tego, że człowiek inteligentny, to wie, że Angela kłamie, bo chociażby ja w swoich vlogach za każdym razem, gdy Angela coś tam obiecywała, że odeśle, że obniży, czy że tam będzie budować chrześcijaństwo, chrześcijańskie korzenie, to wyciągałem, ile razy ona już tam mówiła na przestrzeni ostatnich lat, prawda? W związku z tym, wiecie, gada, a robi swoje. A i tak, mimo tego, że gada, to rosną jej słupki popularności, więc co by było, gdyby tam, nie wiem, do Niemiec przypłynął jakiś taki porządny statek, pakować tam kilka tysięcy tych tak zwanych uchodźców, chociaż tych, którym już odmówiono prawa azylu, i spierdolirem z powrotirem, tak? I spoko, nie chce cię twój kraj macierzysty, to masz powiedzieć, do jakiego kraju cię odtransportować, a jak nie, to u nas niestety możesz siedzieć tylko w pierdlu, bo jesteś niebezpiecznym człowiekiem, który wtargnął nielegalnie na teren Europy. To jest tak, jakbyś się włamał komuś do domu, tylko tyle, że w ujęciu kontynentalnym, w ujęciu do naszego kraju. No, mów, gdzie cię wywieź, a jak nie, to sorry, tu nie będziesz siedział. A jak twój własny kraj macierzysty nie chce cię, bo na przykład Tunezja mówi coś, że o śmieciach ludzkich, rozumiecie? Tunezja, no to sorry, ale skoro twój macierzysty kraj tak o tobie mówi, to tak cię będziemy traktować. No to gdyby Merkel tak zrobiła, to od razu słupki popularności, super, w górę. Ona mimo tego tego nie robi, prawda? Musi mieć jakiś cel, prawda? I ten cel musi być inny niż wygranie wyborów, bo ona w tym momencie gra na przegranie wyborów, czy godzi się z tym, że przegra wybory, żeby tylko ten cel zrealizować. W związku z tym ten cel musi być ważniejszy niż utrzymanie się przy władzy. Tym celem na 100% nie jest dobro Niemiec, prawda? No bo Niemcom ta sytuacja, jaka jest w tej chwili, szkodzi. Ewidentnie szkodzi. I to nie jest dobre Europy, bo ta sytuacja bardzo mocno szkodzi Europie. No cała destabilizacja Europy, rozpad Europy, no to, że Europa trzeszczy w posadach, i to nie tylko ekonomicznie, ale również politycznie, te wszystkie brexity, to jest między innymi wina chorej polityki Angeli Merkel. W związku z tym to na pewno nie jest dobro Europy, ani dobro Niemiec. Czym jest więc ten cel? No, niektórzy mówią, że może jakieś pieniądze, jakaś łapówka, może coś, no ale wiecie, tak to już jest w życiu, że większość ludzi ceni sobie bardziej władzę od pieniędzy. Ja nie. Niemniej jednak podobno, no to najlepiej widać na przykładzie pana Morawieckiego, prawda? Podobno zarabiał miliony złotych w banku, a poszedł na dla niektórych śmieszną, czy przy milionach złotych śmieszną pensję kilkunastu tysięcy ministra, czy tam wicepremiera, nie? To pokazuje, jak bardzo ludzie kochają władzę. W związku z tym na pewno to nie są pieniądze. To musi być coś ważniejszego niż władza, która dla wielu jest dobrem najwyższym, i nie jest to patriotyzm, nie jest to dobro Niemiec. Co to jest właśnie więc za cel, prawda? Tutaj jeszcze raz, według omawianej spiskowej teorii, tym celem jest doprowadzenie do rozlewu krwi na niemieckich ulicach, doprowadzają również do ostrych zamieszek, nawet wojny domowej. I teraz tak, analizujemy tą spiskową teorię, co przemawia przeciwko tej spiskowej teorii. No przede wszystkim jej, no to, że to jest teoria rodem z horroru, no bo chyba nie oglądałem bardziej mrocznego horroru niż to, że przywódca jakiegoś narodu, całego narodu, czy całego kraju wielonarodowego, chce doprowadzić do upadku tego kraju z jakiegoś powodu i chce doprowadzić do zagłady tych ludzi,
którzy się w nim znajdują, do tego, żeby ani, bo albo oni musieli całkowicie zmienić swój styl życia, nazwany way of life, i podporządkować się stylowi życia, który przyjdzie, jest opresyjny, no bo musisz przestrzegać tych reguł, między innymi reguł szariatu, tam są przecież, policja szariatu, no to czego wymaga? No szariat zon, czyli wymaga stosowania prawa szariatu, prawda? I to się rozprzestrzenia. No to w tym momencie zgubiłem wątek. No to byłby niesamowity horror, tak? Doprowadzenie do zagładu tych ludzi, którym się pozwoli opiekować, których się im jest przywódcą, no to jest scenariusz z najgorszego możliwego horroru i to przemawia przeciwko. Natomiast co przemawia za tą teorią, tak? No to tutaj cały czas mówię, przedstawiam tak, jak to jest przedstawione w internecie. Pierwszy punkt, który przemawia za tą teorią, to to, że świadomie lub nie, ale Angela faktycznie sprawia, że na niemieckich ulicach pojawia się krew. Ta krew już płynie. W związku z tym tutaj w tej spiskowej teorii można by powiedzieć nawet jest element faktograficzny. Czyli faktowy, faktem. Czyli spiskową teorią jest, że Merkel chce robić to naumyślnie. Niespiskową teorią jest, że chce doprowadzić aż do wojny domowej. Ale ta krew na ulicach niemieckich już płynie. No, chociażby zamachy terrorystyczne, prawda? Jeszcze niedawno w Niemczech zamachów terrorystycznych nie było. Teraz zamachy terrorystyczne się bardzo mocno pojawiają. Słuchajcie, ja byłem wiele razy w Niemczech. Żebyście zrozumieli, jak bezpiecznym i jak fantastycznym jeszcze kilkanaście lat temu, nawet kilkanaście, 8, 9, 10, 11, jaki Niemcy były wtedy bezpiecznym krajem. To było do tego stopnia, że można było chodzić pijanym po ulicach w Berlinie i nic ci się nie stało. I że jak leżałeś pijany na ławeczce, to podchodził do ciebie człowiek i się ciebie pytał, w którym hotelu mieszkasz, bo może cię odprowadzić, bo ty jesteś obcy i jednocześnie jesteś pijany, więc jeszcze żebyś się nie zaziębił, to chodź odprowadzę cię do hotelu. To był taki kraj. Tam można było w niektórych miejscach, no podobno w niektórych miejscowościach ludzie drzwi do domów nie zamykali. W Szwajcarii było tak samo, ale nieważne, bo rozmawiam o Niemczech. A teraz? A teraz co jest? No właśnie. Teraz są gwałty na tle religijnym oraz obcokulturowym, jak to tak nazywam, czyli na przykład gwałt jako element kary. Zgwałcił, bo uchodźca uważa z kultury, w której przychodzi, kobietę można zgwałcić w celu ukarania, taki samosąd, gwałt jako element samosądu, ale również gwałt, bo uważa się kobietę za podczłowieka, że kobieta jest niższa, gorsza. No to bardzo widać po prawie, że głos zeznania kobiety w ciąży, zeznania kobiety w sądzie, a nie w ciąży, są mniej warte od zeznania mężczyzny. I później są takie akcje, są takie artykuły w mediach, że jakiś uchodźca przyznaje się bezczelnie, dlaczego zgwałcił dziewczynę i mówi, dobra, bo jako uchodźca masz problem, żeby poderwać, no nie możesz poderwać, no czujesz silną potrzebę zbliżenia fizycznego, no to on uważa, że ma prawo zgwałcić. Jeszcze jest tak bezczelny, że mówi o tym dziennikarzowi. Masakra, nie? Tak. No tyle. Dalej. Przemoc. Przemoc tutaj komentator numer 522, niemiecki sąd, spalenie synagogi to wyrażenie opinii, oraz policja szariatu zalegalizowana w Niemczech, komentator 497, oraz Niemcy uciekają z kraju przez imigrantami i tam już jest tak niebezpiecznie, że Niemcy spierdzielają, komentator 461, komentator 249, Żydzi uciekają z Europy, a więc również z Niemiec, coś wiedzą. Muzułmanie w Niemczech atakują chrześcijan, komentator 453, tego jest masa. Tam się już dzieje przemoc, tak? Dlatego jeszcze dochodzi do zamieszek i do regularnych bitew. Na ten temat też już było trochę vlogów, między innymi o zamieszkach, o bitwach, czy bitwie między mieszkańcami pewnej miejscowości niemieckiej około 50 km od polskiej granicy, a ludźmi, którzy zamieszkiwali obóz dla uchodźców. Także to są tego typu rzeczy.
I cały czas podkreślam, zasada, że jeśli odrzucimy to, co jest niemożliwe, to to, co zostanie, nawet jeśli jest najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą. No to jeżeli to wszystko do tej pory odrzucimy, to jak inaczej wytłumaczyć, że kraj i kontynent się wali, a ona cały czas to brnie i cały czas dolewa paliwa. To jest tak, jakby, nie wiem, palił się dom, a ona go gasiła przy pomocy benzyny. Bo zamiast rozwiązać problem, który sama sprowadziła, to jeszcze więcej migrantów, jeszcze więcej migrantów, jeszcze więcej migrantów. Dobra, teraz jak to działa? To jest bardzo ważne, jakim cudem uchodźcy przekładają się na rozlew krwi i między innymi tą ewentualną wojnę domową, która w Niemczech może wybuchnąć. No to ta jest taka, to się będę odwoływał do pytania, którego ktoś mi zadał pod komentatorem, ale to również jest z tej spiskowej teorii, kiedy ludzie skłonni są wyjść na ulicę. I tutaj ktoś mądro odpowiedział, jak się boją. Ludzie wychodzą na ulicę, jak się boją. I tylko, że mogą się bać różnych rzeczy i w zależności od tego, czego się boją, czy o co się boją, to na tej ulicy są skłonni się posunąć do zupełnie innych rzeczy. Mogą się na przykład bać utraty przywilejów. No to w tym momencie mieliśmy na przykład protesty ubeków, tam ubeków, esbeków, mi to się zawsze myli, do spółki z kodem. Wtedy jeszcze kioski nie miał afery fakturowej. No i oni sobie protestowali przeciw ustawie dezubekizacyjnej. Czyli to, albo na przykład protesty nauczycieli. To wszystko są protesty przeciw utracie przywilejów. Mhm. Tak. I tutaj oczywiście zaraz mi się pojawi hejt od jakichś tam nauczycieli albo pociotków, dzieci, mężów, kochanków, nauczycieli. Nie, nauczycieli nie walczą tutaj o dobro uczniów, tak? Pierdzielenie, że walczą o dobro uczniów, to dlaczego nie protestują w ferie, gdzie uczniowie by na tym nie ucierpieli, tylko zawsze protestują w takich momentach, gdzie są jakieś egzaminy i gdzie można kosztem uczniów wywrzeć dużo większy nacisk na rządzących, bo się matury będą zagrożone albo jakiś inny egzamin ważny. Oni zawsze wtedy protestują i uczniowie się modlą, tylko Boże, żeby się rząd zgodził i dał ustępstwa nauczycielom, bo jak nie, to kurczę, oni mają mnie na tyle w dupie, że matury nie znam, nie? Także nie wierzcie w to, że nauczyciele robią to dla uczniów. Nauczyciele robią to dla siebie, dla pieniędzy, dla przywilejów i tak dalej. Dobra, ale nieważne. No to widzimy, jakie to są protesty. Takie dość, powiedziałbym, miałkie. No. Ci ubecy no, to sobie pokrzyczeli, ośmieszyli się. Jakiś 80-latek, który wygląda jakby wyszedł od razu z fitness klubu, mówił, że za 2000 zł to on przecież nie wyżyje. Jakaś inna ubek babcia mówiła o tym, że przez 500+ ludzie mordują dzieci. Swoją drogą może należałoby już jej zabrać tą emeryturę i zamknąć w wariatkowie, nie? Ale nieważne. Nie są to groźne protesty. Chodzą, ośmieszają się, protestują, krzyczą, ewentualnie trąbią. Tak jak nauczyciele, to jajkowi próbują uszy zniszczyć, trąbiąc mu do uszu. Ale generalnie są niegroźni. Mogą też ludzie bać się o swój byt. No to tu już jest oczko wyżej, ile są skłonni poświęcić i w tym momencie na przykład dobrym przykładem są tu protesty górników. Te już są ostre, bo górnicy wiedzą, że w momencie, w którym zamkną im kopalnię, no to oni będą mieli bardzo poważne problemy ze znalezieniem innej pracy. Był za rządów Buzka jakiś program, że górnicy będą dobrowolnie odchodzić z pracy, wezmą jakieś odprawy, pozakładają sobie firmy. No gówno, no nic z tego nie wyszło. Oni głupi nie są. Nie są głupi. W związku z tym doskonale wiedzą, co będzie, jak zamkną mi tą kopalnię. W związku z tym oni de facto walczą o swój byt. I tutaj można oczywiście się lubić górników, nie lubić górników, uważać, że to jest niesprawiedliwe, że są dotowane te kopalnie, że oni mają przywileje, że tutaj, proszę bardzo, kopalnia ma długi, oni walczą nie tylko o 13. pensję, ale o 14. pensję i wiele innych rzeczy. To jest wszystko prawda, tak?
Z drugiej strony praca tam takiego górnika na dole naprawdę jest ciężka. No i, no, ale można ich lubić, nie lubić, oni walczą o swój byt. No to takie protesty górników, no to potrafią już być ostre. Tam już palą opony, tam już napierdzielają w policji jakimiś wielkimi śrubami, nakrętkami. Tam już dochodzi do pewnych zamieszek. Starć z policją, prawda? Bardzo dobrze widać na przykładzie protestów rolników, jak ludzie są skłonni, jak daleko się posunąć, w zależności od tego, jak bardzo są zdesperowani. Rolnicy. Rolnicy za Lepera, jak byli biedni. Rolnicy przed wejściem do Unii Europejskiej byli biedni. Czy w większości, czy w dużej części byli biedni, na pewno biedniejsi niż teraz. W związku z tym byli na tyle zdesperowani, żeby popełniać przestępstwa. Wysypywali zboże na pole, blokowali drogi, wkurzali tym społeczeństwo, bo ludzie nie mogli przejść, jak oblewali jak kogoś tam gnojówką, takie rzeczy. Dopuszczali się przestępstw. Bo byli tak zdesperowani, bo rzeczywiście walczyli o swój byt. Teraz jakoś chyba rok czy półtora roku temu znowu były próby protestów rolniczych. Rolnicy przyjechali swoimi traktorami czy tam ciągnikami do Warszawy. Nie dojechali do tych Warszawy, no bo się okazało, że nie są dość zdeterminowani. A między innymi okazało się, że ci rolnicy już wcale nie są biedni. Bo jak można mówić, że ktoś, kto przyjechał do Warszawy ciągnikiem za 500 000, jest biedny. Nawet jeżeli ten ciągnik jest na kredyt, no to sorry, komu z was bank da kredyt na 500 000 na samochód? No, sądzę, że w większości może nie chcieć dać kredytu 500 000 na mieszkanie. A on dostał sobie na ciągnik. I pewnie jeszcze ma drugi kredyt na jakieś maszyny rolnicze, na jakieś tam wybrukowanie, podniesienie standardów, obory, inne rzeczy. To skoro on ma 500 000, czy 1 000 000, czy 2 000 000 kredytu, to ile on musi zarabiać, nie? No to zobaczcie, jak masz kredyt 1 000 000 złotych, to 10% od 1 000 000 złotych to jest 100 tysięcy. No to 5% to jest 50 tysięcy. To 50% to jest taki dość dobre odsetki, nie? To 50 tysięcy na same odsetki? Jezu, ile typ zarabia? No i w tym momencie, jak ci rolnicy są bogaci, w związku z tym walczyli tylko o to jeszcze więcej pieniędzy, no to już sobie przyjechali, tam pokrzyczeli, Kowalski do nich przyszedł, potem wrócili. To bardzo mocno pokazuje. Tam były zamieszki, tam były starcia, a tutaj tylko takie dalej. Słuchajcie, jeszcze więcej ludzie są w stanie zrobić, jeśli walczą o ideały. O ideały, w które bardzo szczerze wierzą. I tutaj dobrym przykładem jest Antifa. Ja oczywiście Antify nie popieram, nie wierzę w jej tak zwane ideały. Uważam, że Antifa to jest no, bardzo, bardzo złe, tak? Ja uważam w ogóle wręcz, że oni są faszystami i anty to mają tylko w nazwie, że są anty, a zachowują się jak faszyści, ale nieważne, to jest moje prywatne zdanie. Ważne jest to, co oni robią. Oni tak głęboko wierzą w te swoje anarchistyczne i inne dziwne takie przekonania, że demolują, na przykład Antifa protestowała przeciwko Trumpowi. Demolowali miasto, próbowali. Bili się z policją, wybijali, bo tak, Antifa to nie jest tylko Polska, wybijali o szyby tam w sklepach, czy pomieszczeniach, które są na parterze, prawda? W Polsce też Antifa rwie się do bitki, nawet mnie Antifa przyatakowała raz. No, powiem wam, że no, z takiej organizacji, no to tylko Antifa się rwała do bicia ze mną i kot, i jeden bojówkarz kodu, znaczy bojówkarz, normalny uczestnik kodu, taki starszy, 50-60-letni, i to jest na mojej relacji. To jest relacja z marszu kodu Ator i Wąski versus kod agresor. Tak się to nazywa. Tam właśnie w pewnym momencie widać, jak koleś się pyta, a zajebać ci? Czy coś takiego? Czy a zapierdolić? Coś takiego się typ pyta, nie? Jak no, taki w ogóle super, nie? Jesteś tutaj, nie zadajesz niewygodne pytanie, a zajebać ci? No, taki jest kod, nie? Ale zobaczcie, oni tak głęboko w to wierzą, że jak się zrobi w Polsce normalnie, oni oczywiście zakrywają twarz, no, zachowują się tak, jak, żeby nie zostać rozpoznanym, ale oni ryzykują tym, że jak się w Polsce zrobi normalnie, jak się lewicowych bandytów zacznie rozliczać za bandyterkę, no bo walkę z policją, prawda, wybijanie tej szyb i tak dalej, no to mogą pójść siedzieć. Tak głęboko w to wierzą, że robią autentyczne zadymy, tak? Marsz Niepodległości za Platformy był doskonałym przykładem, co są w stanie zrobić ludzie, jeżeli w coś wierzą.
I tutaj to nieważne, czy jestem za marszem, czy przeciwko, czy za narodowcami, czy przeciwko, ale trzeba pamiętać, że za platformy pójście w Marsz Niepodległości, zwłaszcza pod wieczór, to było bardzo duże ryzyko. No tam z jednej strony dochodziło do prowokacji, ta słynna prowokacja, że służby podpaliły budkę strażniczą, żeby wrobić w to narodowców. W tym wypadku należałoby się zastanowić, kto zjarał samochód TVN-owi ten słynny. No ale również tam dochodziło do po prostu do bicia. Policja biła tych uczestników. Oczywiście twierdziła, że są jacyś faszyści, nacjonaliści, naziści i tak dalej. No tego już na tych filmach nie widać, nie? Ale to również można wierzyć, można nie wierzyć, ale byli w stanie nawet dostać w pierdziel, pójść siedzieć, mieć bardzo poważne problemy, bo o to walczyli, tak? No ale najwięcej, słuchajcie, najwięcej ludzie są w stanie zrobić, jeśli dojdą do przekonania, że czeka ich zagłada lub nie chcą podporządkować się nowej kulturze. I tutaj zwłaszcza, no jakby to ładnie powiedzieć, gdy ludzie są przekonani, że czeka ich zagłada lub nie chcą się podporządkować wrogiej kulturze, albo chcą się spod tej kultury wyzwolić, no to co? No to tutaj świetnym przykładem są powstania, tak? My mamy wiele historycznych powstań. No to jest jakby taki krok następny już. Opanowała nas obca kultura, nie jesteśmy wolni, w związku z tym powstajemy. A tutaj jest coś takiego, że czujemy się, że będziemy zniewaleni, więc robimy jakieś powstanie, byleby do tego nie dopuścić, prawda? Albo, że no, że czeka ich zagłada, że za chwilkę będą mieli wybór. Albo przechodzisz, albo cię zabijemy. Albo staniesz się jednym z nas, albo spotka cię to, co czeka tych, którzy nie są jednymi z nas, czyli Niemcy, 39 rok, powtórka, prawda? No to w tym momencie ludzie są w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo. Oczywiście część ucieknie, ale część nie może uciec, bo na przykład nie mają pieniędzy i zwłaszcza są w stanie zrobić dużo, jeżeli ci ludzie są przekonani, że państwo ich nie chroni lub nawet stoi po przeciwnej stronie. I teraz obejrzyjcie sobie kilka vlogów i poczytajcie sobie źródła i powiedzcie, czy ci ludzie nie mają prawa, nie tyle, że nie mogą, tylko czy nie mają prawa dojść do takiego przekonania, jak wiedzą, że sąd w Niemczech uznaje, że obrzucenie synagogi koktajlami Mołotowa to tylko wyrażenie opinii, komentator numer 522, że policja szariatu została zalegalizowana w Niemczech, faktycznie, to znaczy sądy, wyroki sądów powodują legalizują, to jest komentator 497, plus krycie zbrodni tych ludzi, których się tutaj przeprowadziło, komentator 225, Sylwester w kolonii, fala gwałtów i zamieszki, Niemcy mają dość imigrantów, plus komentator 256, 15-latka zgwałcona w szkole, nauczyciele bali się reagować, plus komentator 287, z pomocą Allaha podbijemy was, muzułmanie manifestują w Niemczech. Ci ludzie mają prawo bać się, że stanie im się krzywda i jeżeli jeszcze zostaną oskarżeni, że to oni są ci źli, nie? No to zaczną się w tym momencie samosądy. Mieliśmy tego przedsmak w Polsce w momencie, w którym ten chłopak został zamordowany w Ełku. Tam można mówić wszystko, że ten chłopak był zły, że ten chłopak był bandziorem, że ten chłopak sprowokował. No ale wiecie, sprowokować do morderstwa to już jest chyba naprawdę gruba przesada. W Niemczech no, też już są protesty, zamieszki, prawda? A nawet mini bitewki z imigrantami. No, ten temat już mówiłem. I teraz jest pytanie, dlaczego? Bo rozumiem, że wiemy już, jakie są jakby przesłanki, wiemy już, jak to rzekomo ma działać, a pytanie jest dlaczego. No i tutaj punktów jest 5. Bo są różne, te spiskowe teorie mają różne wersje, każda osoba, która ją powtarza, czy twierdzi, że tak jest, podaje troszeczkę inną wersję, tutaj dokonam kompilacji. Pierwsza jest taka, ja nie będę w ogóle się odnosił do tego, która bardziej czy mniej prawdopodobna. Pierwsza jest taka, że Merkel jest agentką, a
A to jest długotrwalowy plan zagłady narodu niemieckiego, zapoczątkowany jeszcze w latach 50., czyli po wojnie. I tutaj odwołam się też właśnie do swojego materiału numer 212, Angela Merkel agentką Rosji, Putina, ZSRR, KGB. Tyle, no, że ona jest właśnie tą agentką, czyli działa właśnie na zlecenie Putina między innymi. I tutaj też są różne wersje, bo tutaj wcale nie, zgodnie z tą spiskową teorią, wcale nie musi działać na zlecenie Putina, tylko tutaj jest założone, że jest taki plan zagłady Niemiec bardziej długofalowy. Generalnie chodzi o to, że alianci po II wojnie światowej stwierdzili, że hola, Niemcy rozpętali już dwie wojny światowe, no bo pierwszą wojnę de facto rozpętali. Po tej pierwszej wojnie, którą przerypali, zostali tak trochę upokorzeni, no bo narzucono im takie bardzo niefajne warunki. W wyniku tego upokorzenia doszło do bardzo dużych niezadowoleń, Hitler to wykorzystał, doszedł do władzy, była druga wojna światowa. No, druga wojna światowa bardzo, bardzo poważnie zaszkodziła światu. Na trzecia, w momencie, w którym świat już ma atom, no to świat może trzeciej wojny światowej nie przeżyć. W związku z tym, zgodnie z tą spiskową teorią, ludzie, tam alianci, jak będziecie chcieli, to wam omówię to jako oddzielną spiskową teorię, bo to jest dość skomplikowane i długie, no, że się dogadali, że coś trzeba zrobić, żeby unicestwić naród niemiecki, bo naród niemiecki rzekomo miał właśnie mieć gen taki specyficzny, że takie specyficzne zachowanie, uwarunkowania kulturowe, że to jest bardzo spokojny i dobry naród, ale raz na jakiś czas im odpierdziela i wtedy właśnie zaczynają świat próbować zniszczyć czy podbić, no i że do trzech razy sztuka nie może być, bo w końcu im się uda. No i teraz ci alianci usiedli i się zastanowili, kurde, co tu zrobić? No bo wyrżnąć nie można, prawda? Bo to oni są ci dobrzy. No i zdaje się, że właśnie tutaj walczyli w tej wojnie między innymi dlatego, że Niemcy próbowali uważać się za nadludzi i wyrzynali podludzi, prawda? No to teraz, zaraz po tym uznać, jakby alianci mieli się uznać za nadludzi, a Niemców za podludzi, ich wyrzynać, no kurde, no się nie nadaje, tak? I trzeba było coś wymyślić. I tutaj właśnie się pomysły, jak to wyglądało, osiedleństwo i tak dalej. Tego wam nie będę mówił, dacie znać w opisie, będziecie pisać, że chcecie to jako spiskową teorię, za kilka tygodni czy kilka miesięcy będzie. Wymyślili, że trzeba zniszczyć po prostu niemieckie geny. I w tym celu z jednej strony stymulowali osadnictwo nieniemieckie na terenach niemieckich, głównie na terenie Niemiec Zachodnich, oraz robili to, co czego zawołuje m.in. papież Franciszek w tym momencie, ten sam, którego Korwin po oczach rozpoznał, że jest że jest antychrystem. Ja będę z tego śmieszkował, sorry, będę, bo o ile naprawdę z tym papieżem Franciszkiem może być coś nie tak, bo on rzeczywiście bardziej się zachowuje jak przywódca religijny muzułmanów niż chrześcijan, bo bardziej o nich dba niż o chrześcijan, o tyle po oczach, naprawdę po oczach. Tyle. Dobrze, że tylko śmieszkuję, a nie się odnoszę na poważnie. Tyle. No to właśnie papież Franciszek właśnie bardzo mówi, że Niemki powinny mieć dzieci z muzułmanami. No bo wtedy ten geny niemieckie się rozmydlą i tutaj warto zobaczyć amerykańskie słowo na ludobójstwo. Bo my mamy ludobójstwo, czyli mordowanie ludów, ludzi. Natomiast Amerykanie mają słowo genocide, czyli zabójstwo genów. Czyli w momencie, w którym rozwodnisz niemieckie geny, sprawisz, że Niemców, że będą właśnie, nie będzie już takich rodowitych Niemców, no to de facto zabijesz te geny niemieckie, bo będzie ich coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Do tego jeszcze jak zmienisz tym Niemcom kulturę, no to w tym momencie w ogóle już masz super, bo w tym momencie nie ma Niemiec. Nie ma Niemiec, tylko są takie łagodne miśki, czy w ogóle inny naród za te ziemie zamieszkujący, w związku z tym nie ma problemu. No i tutaj Merkel ma być rzekomo agentką i tutaj jak na poparcie
oparcie tej teorii jest to, że ona dziwnym trafem właśnie tak bardzo mocno się trzyma u władzy, że ci ludzie, którzy jej źle życzą i że trzyma za ryja te media i tak dalej, które są tak, przecież media są bardzo światowe, to w dzisiejszych czasach ciężko utrzymać za ryj media, a jej się udaje, że właśnie to jest taka global agenda, czyli globalny plan, żeby się pozbyć Niemiec, Niemców, a Merkel jest jakby taką osobą, która to spełnia. Natomiast druga teoria jest zupełnie odwrotna. I generalnie, że Merkel chce zrobić to samo, tylko z zupełnie odwrotnych pobudek. Bo tutaj pierwsze to jest pobudka taka, żeby pozbyć się Niemców, żeby Niemiec jako kraju Niemców już nie było, bo nie będzie Niemców. Natomiast druga opcja jest taka, że Merkel chce obudzić w Niemcach agresję. Przepraszam, w Niemcach chce obudzić agresję, tak jak Hitler obudził w Niemcach agresję po I wojnie światowej, bo nie chce pozwolić na to, co właśnie opisywałem w I wojnie światowej. Tutaj też warto obejrzeć sobie spiskową teorię numer 202 Angela Merkel córką Adolfa Hitlera. Podkreślam, według oficjalnej wersji Angela Merkel urodziła się w 54 roku, no Hitler zdaje się nie żyje od 45, ale są spiskowe teorie, że przeżył wojnę oraz, że tam próbowali go tam zamrozić, jego spermę oraz to, że Merkel jest naprawdę starsza, bla bla bla. To są spiskowe teorie. Jest taka spiskowa teoria w tym kontekście, warto ją serdecznie obejrzeć. Ale tutaj generalnie chodzi o to, że rzekomo Merkel się zorientowała, że jeżeli nikt nie zrobi, to za kilkanaście albo kilkadziesiąt lat Niemcy no właśnie przestaną istnieć jako taki kraj, który znamy do tej pory, bo tam coraz więcej jest wpływów islamskich w Niemczech, coraz więcej kultura islamska Niemcy opanowuje i tam jest coraz mniej Niemców Niemiec w Niemczech. W związku z tym ona musi coś robić, bo jak nic nie zrobi, to, jak to mówią niektórzy imamowie, no po prostu jest wojna bronią ludzką, czyli mówiąc krótko, walczą macice. Czyli kobiety islamskie mają coraz więcej dzieci. W związku z tym jest coraz większy udział muzułmanów w społeczeństwie, w związku z tym mają coraz większe żądania, aż tu bach, demokratycznie przejmują władzę i proszę bardzo, przecież w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, przecież burmistrzem Londynu jest muzułmanin. Żaden problem, prawda? No to tutaj tak, że właśnie tego Angela Merkel się boi, chce wkurzyć Niemców. Chce obudzić w nich tą taką niemiecką wściekłość. Tak jak udało się ją obudzić Hitlerowi przed II wojną światową i dokładnie takimi samymi metodami. Czyli obudzić wściekłość, że Niemcy są upokorzeni, Niemcy są zniszczeni i Niemcy wszyscy upokarzają, żeby się Niemcy wkurzyli i wszystko rozpierdzili. Czyli właśnie tutaj tak to działa, że po prostu tak szturcha ich, żeby się właśnie Niemcy wkurzyli, żeby wyszli na ulicę, żeby zaczęli coś robić, żeby zaczęli robić wyżynkę, że ona po prostu chce sprowokować zamieszki, bitwy, żeby tych Niemców takich pobudzić. To jest druga. Trzecia jest taka teoria, że to jest element NWO, czyli New World Order. I tutaj jest, że to jest element planu zagłady białej rasy, przepowiednia na 2017-2030 rok oraz, to są spiskowe teorie 522 oraz plan zagłady dla Niemiec na 2017 rok, przepowiednia dla Niemiec, Polski, świata. Przepraszam, to jest plan zagłady dla Niemiec i plan zagłady białej rasy, nieważne. No i tutaj generalnie chodzi o to, że musicie obejrzeć tam te spiskowe teorie, one są wielodziesięciominutowe, właśnie na to, że są bardzo skomplikowane, tam są plany, podziemne budynki, tego typu rzeczy, wszystko popisywane, ale w wielkim skrócie chodzi o to, że biała rasa jest najbardziej niepokorna, najtrudniejsza do kontrolowania, a Niemcy z tych wszystkich ras są taką najbardziej niepokorną, najbardziej trudną do kontrolowania, w związku z tym tą, która musi zostać zniszczona jako pierwsza, żeby plan New World Order w ogóle mógł się wypełnić, żeby mogło coś z tego być i tyle. Kolejna rzecz jest taka, że Angela jest agentką islamistów, że po prostu wprowadzili swojego człowieka. No, jest to tak samo logiczne czy prawdopodobne jak nieprawdopodobne. No z jednej strony, że co, że jak, że po co, a z drugiej strony mało jest to konwertytów, ludzi, którzy urodzili się w jednej
w jednej kulturze, a przeszli na inną. Przecież my o Angeli Merkel i życiu prywatnym prawie nic nie wiemy, o jej młodości prawie nic nie wiemy. Wiemy natomiast, że w islamie jest coś jak takija, czyli kłamstwo. W islamie muzułmanin może się dopuścić praktycznie dowolnych niedogodziwości, łącznie z zaprzeczeniu zasad islamu dla dobra islamu, czyli muzułmanin bez problemu może udawać, że nie jest muzułmaninem, on może nawet napluć na Koran, podpalić ten Koran, chyba nawet byłby w stanie narysować wizerunek Mahometa, za co normalnie by zabijał ludzi, i po to, żeby udać, że nie jest muzułmaninem i być agentem. No to skoro tak można, to dlaczego tutaj nie można by było? No na pewno byłoby to tłumaczyło wiele chorych zachowań Angeli Merkel. I piąty chyba najbardziej taki, jak to Amerykanie mówią, weird, czyli taki dziwaczny. Piąty powód rzekomy mówi, że są to pobudki ekologiczne. I to generalnie chodzi o to, że postęp technologiczny równa się zanieczyszczenie środowiska, że zwłaszcza społeczeństwa zachodnie, takie nastawione na konsumpcjonizm, bardzo dużo pracują, bardzo dużo wytwarzają i bardzo dużo konsumują. No jak chcesz wytwarzać i konsumować, no to z jednej strony zużywasz zasoby, a z drugiej strony no produkujesz śmieci i zanieczyszczenia. I mówiąc krótko, że Merkel tu po prostu odpierdzieliło i jest ekoterrorystką. I że chce wprowadzić, jakby zalać islamem Europę, bo uważa, że Europa islamska będzie dużo bardziej zacofana, ponieważ islam sprzeciwia się postępowi, sprzeciwia się, no wiadomo, że oni tam za Mahometa tego nie było, w związku z tym tutaj nie, no będzie dużo mniejszy postęp technologiczny za islamu niż jest teraz i że to niby są pobudki ideologiczne. To tyle, moi kochani. Pamiętajcie, tutaj w prawym górnym rogu macie taką kółeczko, tam jest i tam na samym końcu będzie ankieta. I właśnie w tej ankiecie będzie pytanie do was, który z tych pięciu powodów jest według was najbardziej logiczny. Natomiast prośba jest taka, tam chyba tylko pięć można dać, w związku z tym nie dam opcji, że żaden. Który z nich jest najbardziej logiczny? Pierwsza, Angela Merkel jest agentką, która chce zniszczyć Niemcy. Angela Merkel jest agentką, która poprzez swoje działania takie chce dać taką swoistą szczepionkę narodowi niemieckiemu, żeby się otrząsnął i przestał być taki spolegliwy, bo zginie. Trzecie, że jest to element New World Order, czyli nowego porządku świata. Czwarte, Angela jest agentką islamistów, którzy chcą opanować cały świat, a piąte, że to są po prostu pobudki ekologiczne. Głosujcie, która z nich jest waszym zdaniem najpopularniejsza. Jeżeli vlog ci się podoba, jeśli chcesz, żeby on dotarł do jak największej liczby ludzi, proszę o łapki w górę, proszę o komentarze, proszę, żebyście pozostałe moje vlogi, na przykład teraz, jak właśnie będziecie sobie uzupełniać te pozostałe vlogi, oglądali je w playlistach, bo każdy vlog oglądany w playlistach, podobnie jak vlog, który ma dużą łapę w górę i komentarze, ma lepsze pozycjonowanie i wtedy częściej się wyświetla z prawej strony jako polecany. I też jest tak, że to nie musi być moja playlista, to może być taka playlista, którą sami sobie utworzycie, na przykład filmy Krzysia na dobranoc. I tyle, moi kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa!